Twoja telewizja. Mazowsze TV. Kiermasz Błoniów w Centrum Kultury to już wieloletnia tradycja. Ten kiermasz przypomina nam, że za parę dni święta. Święta wielkanocne to oczywiście jest czas radości. Dla chrześcijan katolików jest to okres radości ze zmartwychwstania Pańskiego, ale jest to także okres do naszych spotkań rodzinnych, do rozmów, do spotkań przy świątecznym stole, do przeżywania tej ogromnej tajemnicy. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Jak tradycja każe, a było to już nasze szóste spotkanie kiermaszowe. Przygotowaliśmy dla wszystkich błoniaków oraz gości, którzy do nas przyjechali, także z Niemiec dzisiaj, przygotowaliśmy ogromną i różnorodną w formie i treści propozycję. Przede wszystkim smakołyki stołu, począwszy od serów, poprzez wędliny i jeszcze inne słodycze i inne wiktuały. Przygotowaliśmy także parmy, baranki, no i przede wszystkim pisanki. Pisanki, które są przygotowywane na dorę przez panią instruktor, która uczy dzieci, młodzież i dorosłych, jak przygotowywać na święta pisanki. Odbył się u nas konkurs na kartkę wielkanocną. Nasze dzieci, młodzież, a także dorośli przygotowali bardzo oryginalne karty, które będziemy rozsyłać do wszystkich przyjaciół, znajomych, a więc tych osób, które są najbliższe naszemu Centrum Kultury. Mieszkańcy Błonia już przyzwyczaili się, że jeżeli jeszcze nie zrobili zakupów na święta, to w niedzielę palmową zawsze można przyjść do Centrum Kultury i kupić tutaj wyjątkowe rzeczy, zarówno na stół świąteczny, jak i jeszcze można wykonać własnoręczne pisanki tutaj. Są to najważniejsze święta w ciągu roku. Święta Zmartwychwstania Pana. Dlatego też, mówiąc najkrócej, życzę wiary, nadziei i miłości. Bo w tych trzech słowach zawiera się cała nasza katolicka wiara. Wszystkiego najlepszego! Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Błonie składam najlepsze życzenia zdrowych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, a także mokrego dyngusa. Twoja telewizja. Mazowsze TV.